To już będzie wszystko z mojej strony. Oddaję głos naszemu prelegentowi. Dziękuję bardzo. Na razie dostałem głos i mikrofon, więc już mam obowiązek jakoś Państwa zająć przez chwilę. Ja mówię przez chwilę, bo tak dzień dobiega końca. Ja miałem za sobą cały dzień jakichś ciężkich zajęć i tak podejrzewam, że jak w ostatniej chwili spotykam Państwa, to jestem w zniżkowej formie najgorszej w ciągu dnia, ale będę się starał w każdym razie podciągnąć. Tytuł pochodzi od Kartezjusza, Trzcina Myśląca. Na różne sposoby to tak się powtarza, bo się przyjęło, bo tak to Kartezjusz nazwał. Nie warto nawet mówić o tym, co on miał na myśli dzisiaj. Ten tytuł kojarzy się bardziej z książką Marii Dąbrowskiej, też książką taką niedokończoną, właściwie też szkicem. To, że człowiek jest istotą myślącą, że Kartezjusz powiedział cogito ergo sum, czyli że z tego myślenia wynika nasze człowieczeństwo, to jest teza ładna, niekoniecznie oczywista, można z nią też polemizować. Jednym słowem, nie będę Państwa zanudzał, bo nie ciekawie, nie umiem się nic powiedzieć o filozofii. Natomiast powiem Wam o czymś, co mi się przydarzyło ostatnio. Jak pozwolicie, to sobie usiądę, bo już swoje latka mam i nie bardzo mi się chce stać tak długo, a i tak bardzo jest nachylona ta aura, więc wszyscy się widzimy. Proszę Państwa, mnie się zdarzyło wydać książkę parę tygodni temu, której nie napisałem, więc bardzo mnie to śmieszy, że są książki, których człowiek nie napisał, a jednak one istnieją. Ja ją po prostu wygadałem na takim spotkaniu z młodzieżą, które mi ktoś zaaranżował w dalekim Nowym Sączu, a potem okazało się, że oni to wydali jako audiobook, a potem jako książeczkę, o której coś tam dopisałem. I mam tę książeczkę tak troszkę przed oczami, mogę Wam ją pokazać, nie próbuję jej sprzedawać, bo nawet nie wiem, kto to dystrybuuje. Podobno to gdzieś można dostać. Książeczka raczej ma tytuł, na który wskażę jako na ciekawostkę. To jest Uczyń ze swojego życia arcydzieło. To nie jest mój wynalazek, to jest cytat z Wojtyły. On takie zdanie powiedział kiedyś i okazuje się, że wywołał tym gniew wielu ludzi. No ale chrześcijanie często, jak coś powiedzą, to wywołują gniew. Gniew na to arcydzieło był gniewem takim ideologicznym, bo w czasach postmodernistycznych mówi się, że nie ma ani dzieła, ani arcydzieł, więc dlaczego przywodzić na myśl arcydzieło? A pomysł, żeby z życia zrobić arcydzieło, to jest jakby pomieszanie porządków. Tu jest dzieło sztuki, a tutaj jest dzieło życia. I ktoś wskazał, że tu jest jakaś analogia. To wszystko retoryka, to są takie puste słowa. Natomiast myśl o tym, że nasze życie może być piękne lub szkaradne, iż to w jakimś ogromnym stopniu od nas zależy, jak my to życie przeżywamy, to jest myśl, która mnie prześladuje, bo jestem staruchem i dzisiaj patrzę wstecz na wiele pokoleń, które przyszło na świat razem ze mną i po mnie. I śledzę losy różnych ludzi, bo to jest też mój zawód, ale moja pasja. Oglądam, jak się komuś życie potoczyło i próbuję zrozumieć, czy jest tu jakaś logika, czy tam jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy, dlaczego ono się tak potoczyło. To mnie ciekawi, to jest materia mojej pracy, potem z tego czasem robię scenariusze, czasem coś napiszę, a czasem chowam to tylko do swoich notatek. I nie wiem, co z tym zrobić, bo są żywoty ludzkie, których nie rozumiem. Są żywoty ludzkie, które wydają mi się porywające. Inne, które są taką przestrogą. Jak patrzę, jak ludzie przefujarzyli życie. No i o tym myślę. Oczywiście nie mam prawa sądzić, bo to na sądzie ostatecznym się dowiem, co ja ze swoim życiem naprawdę zrobiłem i co w tym było udane, co nieudane. To, jak wiem, że to jest nie mój sąd i my w ogóle nie powinniśmy sądzić ludzi, możemy sądzić czyny, postępki, ale ludzi to nie nasz obowiązek, a nawet nie nasze prawo. Natomiast, proszę Państwa, za chwilę wejdziecie w czas pierwszych spotkań pomaturalnych, takich jak ja tam mam matury, mija 5 lat, potem 10. Często się spotykamy
I wiecie dobrze, że to są na ogół spotkania bardzo przygnębiające, z wiekiem coraz bardziej przygnębiające. Nie tylko dlatego, że się wykrusza pewna ilość kolegów czy koleżanek, ale przede wszystkim, że widać, że spośród tych, co się dobrze zapowiadali, a na maturze to się jeszcze wszyscy dobrze zapowiadają, to potem się okazuje, a ilu z nich gdzieś tam utknęło na jałowym biegu, ilu ludzi przekształciło się z wiekiem w jakieś rozdeptane kapcie, w jakichś klapołuchów, w jakichś ludzi, którzy mają za złe, po tym najczęściej można poznać niepowodzenie życia, to się rysuje na twarzy, taki grymas goryczy, niezadowolenia, wyrzut wobec świata, pretensja, którą ludzie noszą, to tak popatrzcie już po 30. My filmowcy to mówimy o tym tak z zawodową pewnością. Po 30 człowiek odpowiada za swoje oblicze i wszystko jedno, co mu natura dała, on na tym obliczu rysuje swój stosunek do świata. Przy okazji to z przyjemnością robię dygresję w dziedzinach, na których szczególnie się nie znam. Nie mam nic wspólnego z medycyną, ale mieliśmy w jednej z naszych fundacji takie spotkania. I mój nieżyjący już przyjaciel od roku, profesor Wetulani, tłumaczył paniom szczególnie pewne zjawiska medycyny kosmetycznej i mówił o tym, jakie są zbawienne skutki botoksu, a także jakie są skutki ponure. I o tych zbawiennych powiedział mi coś, o czym ja znam, oczywiście jestem wśród aktorów, aktorek, więc botoks jest dla mnie doświadczeniem codziennym i panowie i panie sobie zrobią zastrzyki, żeby wyrównać zmarszczki. Ale podobno pierwszy botoks u pań, który zwykle pojawia się po 40, daje przez pierwsze miesiące niebywale pozytywne efekty. Dlatego, że osoba, która sobie dała zastrzyknąć to wszystko w twarzy, nagle spostrzega, że świat się do niej odnosi życzliwie. Ona zwykle nie wie, że straciła odstręczający wyraz twarzy, bo za pomocą botoksu można te zmarszczki wyrównać i ta twarz, która mówiła od razu nie podchodź do mnie, przestała to mówić. Jest twarz jak pupcia niemowlęcia i w związku z tym ludzie się uśmiechają, obcy ludzie robią się mili i to jest parę miesięcy euforii. Potem przychodzi wtórnie depresja, dlatego że po botoksie ludzie zaczynają odczuwać taką szklaną ścianę ze światem, ponieważ różnych drgnień twarzy nie widać, bo one znikły, po prostu twarz już nie drga. A Państwo nawet słuchając mnie reagujecie, ja widzę, kto się ze mną zgadza, kto jest myślami daleko, to można wypatrzyć, bo po botoksie już nic nie widać, wszystkie twarze są na księżycu, są takie po prostu gładkie, wyrównane i kompletnie za ścianą. To podobno budzi depresję. Ja nie mam nic przeciwko botoksowi, jak ludzie chcą sobie wstrzykiwać, to niech sobie wstrzykują. To ma swoje, jak wszystkie takie eksperymenty na przyrodzie, ma swoje dobre i złe strony. Ale ta dygresja zrodziła się z myśli, że my często nosimy na twarzy nasz stosunek do świata i świat tam odpłaca tym, na cośmy zasłużyli. Czyli jeżeli ktoś chodzi cały dzień ze wściekłym pyskiem, to świat na niego też warczy i to się nakręca wzajemnie. I to jest oczywiście wielka przegrana. Wielka przegrana ludzi, którzy nie lubią siebie przede wszystkim, a więc potem nie lubią świata i innych. I to się nasila z wiekiem. No i wiecie dobrze, ilu takich zgredów widzieliście w życiu. Niektórzy to bywają wasi profesorowie, nie daj Boże, ale niektórzy to są wasi kuzyni. I o tym wszystkim trzeba pomyśleć, jak się patrzy na takie rachunki życia. Kto ten rachunek ma pozytywny, a u kogo ten rachunek zaczyna się coś psuć. Ja jestem bardzo nie chciałbym nigdy przesądzać. Wiem, że są ludzie, którzy potrafią się poderwać, odbić od dna. Wszystko to się, człowiek zawsze może w ostatnim mgnieniu jeszcze coś odkupić w swoim życiu, jeżeli myślimy religijnie. Także nic nie jest przesądzone. Ale faktem jest, że pojawiają się takie równie pochyłe i człowiek sam się napędza do coraz większej klęski. To są te właśnie nieudane życia i to Państwo widzicie na zebraniu maturzystów,
kiedy już przejdzie taki czas takiej pierwszej euforii, na ogół dosyć nieszczerej, kiedy tak wszyscy udają, że się strasznie lubią, a po chwili wychodzą wszystkie stare zadrażnienia i okazuje się, że charaktery u wielu się jeszcze popsuły, są gorsze niż były. Czyli, że już gdzieś nie rosną, a karleją, no bo człowiek zawsze albo karleje, albo rośnie, z dnia na dzień po prostu. Codziennie rano jesteśmy albo ciut lepsi niż wczoraj, albo ciut gorsi. I to jest taki nasz dramat codzienny. Więc to chcę Państwu powiedzieć, żeby usprawiedliwić książeczkę, w której tam jakieś takie właśnie rady, jak teraz Państwo słyszą, powtarzam w przekonaniu, że może komuś to do czegoś się przyda. Ale to, że papież powiedział o tym arcydziele, to wydawało mi się takie bardzo natchnione powiedzenie, bo my strasznie jesteśmy przywiązani do naszego dzieła życia, tego, cośmy zbudowali, cośmy stworzyli wokół siebie, do tytułów, któreśmy osiągnęli, do honorów, któreśmy zdobyli, do dóbr materialnych, któreśmy zgromadzili. Natomiast dobrze sobie ciągle przypominać, że naszym dziełem jest właśnie nasze życie, czyli to, kim my naprawdę sami jesteśmy. I że to może być i albo arcydzieło i kicz. Może być coś podniosłego i może być nędza kompletna, która w człowieku siedzi, czasem dobrze ukryta pod szminką i wcale jej na pierwszy rzut oka nie widać. A często widać właśnie w tym wyrazie zgreda, który chodzi i ma wszystkim za złe. I nienawidzi z góry i podejrzewa, że jest nienawidzony i w końcu wywołuje nienawiść, bo to nie trudno wywołać. Proszę Państwa, to jest takie powiedzenie, z którym przyjechałem. Ta trzcina myśląca człowiek może ze swojego życia zrobić arcydzieło i może zmarnować szansę. To jest takie niepodważalne, bez wątpienia. Tak się w świecie dzieje. I patrząc z perspektywy starucha widzę to. Wyraźnie widzę też nawet wśród swoich rówieśników, ludzi, którzy ciągle mają pasję, mają ogień w oczach. Znam ludzi, którzy już nic nie mogą, którzy już leżą przykuci do łóżka i jeszcze wierzą, że ich modlitwa do czegoś służy i mają poczucie pewnej jasności, że ich życie jest po coś, skoro jeszcze nie umarli. To już takie skrajne, ale ponieważ od lat zajmuję się jakimiś hospicjami, gdzieś tam stykam się z tą bardzo przykrą rzeczywistością, to zresztą powtórzę Wam, bo tego w Polsce powszechnie nie wiadomo, że jako kraj jesteśmy rekordzistami, jeśli chodzi o ilość wolontariatów w hospicjach. Tu akurat jesteśmy na czwartym miejscu na świecie. Nigdy o tym wcześniej nie wiedziałem, dopiero mając z nimi do czynienia, zobaczyłem te statystyki. I to bardzo mnie podniosło na duchu, chociaż w jakiejś dziedzinie można udowodnić, że to nasze chrześcijaństwo polskie to nie jest puste słowo, to nie jest jakiś cień świetlanej przeszłości, tylko to, co jest aktualnego, w tej dziedzinie akurat jesteśmy nieźli. Już w innej jesteśmy fatalni, bo jeśli chodzi o przeszczepy i zgodę na przeszczepy, jesteśmy na bardzo dalekim miejscu. To chyba z ciemnoty wynika, nie ze złej woli. Ludzie nie wiedzą, że no jakimś aktem takim, no nawet zwykłej przyzwoitości ludzkiej jest powiedzieć, jeśli zginę, nie daj Boże, nie chcę zginąć, ale gdyby tak się zdarzyło, to korzystajcie z tych moich organów, które są do użycia, bo dlaczegoż by one miały koniecznie spłonąć w krematorium czy pójść do piachu. Polacy tego nie robią powszechnie, są ogromne trudności z przeszczepami, a w innych krajach to jest dużo bardziej przyjęte. Myślę, że to jest sprawa niemoralna, ale czysto taka kulturowa. Ludzie nie bardzo wiedzą, jak tą swoją wolę wyrazić, zapisać po to, żeby no w razie nieszczęścia była chociaż ta minimalna satysfakcja, że moje ciało do czegoś się przydało. Ja już to mówię abstrakcyjnie, bo moje ciało się do niczego nie przyda. Od starych nikt nie pobiera organów. Bardzo żałuję, bo ja bym oddał z łatwością. No ale tutaj nie jesteśmy czempionem Europy. Natomiast jeśli chodzi o wolontariat, akurat jesteśmy, a to jeden z cięższych wolontariatów, bo być blisko umierających to jest coś strasznie bolesnego i coś, co naprawdę jest aktem takiego no, bardzo wysokiego poświęcenia. Proszę Państwa, mam teraz ochotę jeszcze o jednej rzeczy Państwu powiedzieć, bo tak myślę, że jak się tak przychodzi na takie spotkanie, ja
waszym Solideo jestem już któryś raz z rzędu. Jakoś to od czasu do czasu mnie zapraszacie, co mi sprawia wielką radość. Poświęciłem się dla was dobry koncert na festiwalu pani Pendereckiej, festiwalu Beethovena, więc pewnie miejcie to pod uwagę, że bardzo szanuję te spotkania. Na koncert poszli kuzyni, zamiast mnie i mi opowiedzą wieczorem, jak tam grali, ale nie zaśpiewają, więc nie dowiem się wszystkiego. Natomiast jeśli już jestem na takim spotkaniu, to zwykle staram się dzielić tym, co aktualne, tym, o czym myślę. O tym zresztą jest coś w tej książce, ale to będzie taki rodzaj manifestu, który wam wygłoszę. Manifestu człowieka, który kiedyś, wiecie, ja byłem przed laty, studiowałem fizykę, czułem się fizykiem. Jestem z tego szalenie dumny do tej pory, mimo że niedługo byłem tym zapowiadającym się fizykiem, czyli studentem fizyki. Studiowałem zaledwie 4 lata. I jak trzeba rozbawić publiczność, to mówię, że ja w fizyce jestem do dziś dnia zakochany, tylko fizyka się we mnie nie zakochała, więc to była miłość bez wzajemności. Byłem średni, a na to się nie chciałem zgodzić. Miałem wielkie ambicje, aspiracje, więc niżej Nagrody Nobla to w ogóle nie mogłem brać niczego poważnie pod uwagę. Słuchajcie, wszystkich namawiam, miejcie aspiracje. Nagrody Nobla nie dostanę, Oscara też nie będę miał, ale mam parę innych dobrych nagród i dużo więcej satysfakcji z innych zwycięstw, a nie tych akurat takich prestiżowo-festiwalowych, publicznych. Natomiast wspominam tą fizykę, bo zostałem w ciągłej, nieutulonym żalu i miłości do tej dyscypliny. Ja tej miłości nabrałem, zaczynając studia, piekielnie dawno, ja jestem potwornie stary i to jest, uczę się tego, cały czas to powtarzam, żeby sam się osłuchać z tym, że ja mówię o sobie, bo zawsze mi się wydawało, że jestem młodziutki, ale się już pomyliłem od dawna. I teraz dobiegam 80, więc to jest wiek dinozaura dla człowieka. Otóż w tych moich latach, jak zaczynałem studia, to był koniec stalinizmu. I właściwie wszystko było przegniłe, przeżarte, skorumpowane w jakiś sposób intelektualnie. Byli albo fanatycy, albo konformiści, albo dranie. I oni trzęśli wtedy całym życiem akademickim. Ja powinienem był zostać architektem, bo mój ojciec, dziad, pradziad, wszyscy byli architektami, wszyscy byli ludźmi budowy, bo to włoska rodzina, Włosi, jak wiecie, mieli taki jakby prawie monopol na świecie, na budowanie wszystkiego. I ta moja rodzina kiedyś przywlokła się do Polski w ramach tego samego cesarstwa habsburskiego i budowała koleje żelazne. Otóż ja powinienem także być architektem, no ale wtedy to było, ta architektura była okropna. To były takie pałace kultury, które budowano, MDM-y i te wszystkie szkaradzieństwa. Mój ojciec, chcąc wykształcić mój smak, pokazywał mi różne reprodukcje architektury włoskiej, a potem pokazywał pałac kultury, miał taki notatnik ze sobą, rysował to i pokazywał, popatrz jaki kretyn to wymyślił, cóż to za ciemniak musiał być, że taką wieżyczkę postawił, przecież to jest tak bez czucia. No rzeczywiście pałac kultury jest jadowicie niezgrabny, nawet te sowieckie wieżowce w Moskwie, te cury Stalina są lekko lepsze. No, uniwersytet jest tak samo brzydki, albo nawet brzydszy. Uniwersytet Łomonosowa to jest rekord jakby takiej niezdarności architekta. No jakieś wyjątkowo niezgrabne łapy się za to wzięły. Ta architektura stalinowska naprawdę pochodzi z Chicago. I jak się ogląda w Chicago budynki z tej samej, no nie z tej epoki, bo w Chicago budowano to dekadę wcześniej, to tamte ozdóbki wszystkie, które wiszą na tych wieżowcach, no mają nieporównanie więcej sensu, a w Moskwie to już jest dziwoląg, a u nas to jest już zupełnie nie wiadomo co, jakiś tort imieninowy, coś takiego. No ja zrozumiałem, że jeżeli ja się będę uczył architektury, to potem będę projektował takie świństwa, potem będę dzieciom tłumaczył, że to jest paskudne i sam po to podpisywał. No więc powiedziałem, na takie życie się nie godzę. To lepiej fizyka, gdzie wszystko jest po kolei, bo coś musi się zgadzać, z równań musi coś wynikać. I dlatego wiadomo było, że sam Stalin odpuścił fizyce, powiedział, nie wolno krytykować Einsteina, chociaż były napaści ideologiczne na Einsteina. On powiedział, potrzebujemy bomby atomowej, nie będziemy się spierać na tematy metafizyczne. No, był pragmatykiem. Zresztą byłem studentem seminarium duchownego, był Stalin, więc siłą rzeczy miał pewne wyczucie. No i ja w ten sposób stałem się studentem fizyki. Studiowałem pilnie, ale bez jakichś porażających efektów. I w efekcie, w końcu doznałem olśnienia, zrozumiałem, że to naprawdę nie jest moje powołanie i zacząłem studiować coś innego.
ale przyjaźń do fizyki została. I teraz, proszę Państwa, ja od lat obserwuję jakieś przemiany, które następują w fizyce. Widzę profesorów, którzy byli już profesorami, jak ja byłem studentem, którzy żyją jeszcze. Oni nam coś zapowiadali i to się sprawdza. Jest tak, jak mi mówili wtedy, więc jest to bardzo dla mnie intrygujące, że oni mieli taki dar. Tej urzędy nie rozbierają w tej chwili, to nie jest. To nie są dźwięki jakieś rozbiórki, rzeczy. Tak, to jest normalnie o tej porze tak się rozumie. Więc moi profesorowie mówili mi rzeczy, które się właśnie teraz sprawdzają, dlaczego ja już teraz to powtarzam głośno, bo ciągle jeszcze mało kto wie i rozumie, że nastąpiła jakaś ogromna zmiana w zapatrywaniu na materię, na wszechświat, a w związku z tym na mikroświat i na człowieka. I to humanistyka nic z tego jeszcze nie zrozumiała. Filozofia, ledwie gdzieś czasem jakiś filozof coś rozumie. A tymczasem te przemiany są bardzo radykalne. Słuchajcie, skończył się czas Newtona, czyli fizyki klasycznej, która pociągnęła za sobą oświecenie i cały sposób myślenia, który ciągle jesteśmy tym jeszcze przesiąknięci, a to już jest wszystko nieaktualne. To już poszło wszystko do muzeum. To znaczy nie ma świata, tak jak sobie to wyobrażali w XIX wieku naukowcy, w którym jeszcze coś tam zostało do odkrycia, ale podstawowe zręby są pewne, niepodważalne i jak czegoś jeszcze nie wiemy, to za chwilę będziemy wiedzieli. Zmiana, która nastąpiła, jest radykalna, bo mówi, wielu rzeczy nie będziemy wiedzieli nigdy. To powiedział Schrödinger i to powiedziała cała masa współczesnych fizyków. Nie łudźcie się, żaden postęp nas nie przybliży do rzeczy, które są dla naszego umysłu niepojęte i takie zostaną. I tą drogą wróciła do nauki tajemnica, której nie było w XIX wieku, w XX. Wszystko było właściwie klarowne i wyjaśnione, a teraz się okazuje, nie będzie wyjaśnienia. Pewne rzeczy nie będziemy wiedzieli, nie będziemy nigdy wiedzieli, miejsca, gdzie znajduje się elektron i jego masy. Możemy wiedzieć jedno albo drugie, ale nie obie naraz. Tak jakoś mówiąc sloganowo. I to jest przemiana, która ma dużo głębsze znaczenie, bo skończył się determinizm. To znaczy przekonanie, że wszystko, co jest, to musi być tak, jak jest. Otóż nie musi. Weszliśmy w czas probabilizmu, gdzie właśnie się otworzyła inna przestrzeń i rzeczy okazały się, że są niepojęte i często niepojęte zostaną, a to, co się zdarzy, jest zawsze zagadką. Nie wiadomo i nikt nie może wiedzieć, który elektron tej róży Rutherforda poleci na lewo, a który poleci na prawo, aczkolwiek wiadomo statystycznie, ile ich będzie na lewo i ile na prawo, ale który to nie można tego wiedzieć i nigdy się tego nie dowiemy. Mówię to strasznie prymitywnie i pewnie w przybliżeniu, ale chciałbym, żeby sobie Państwo uświadomili, jakie są tego konsekwencje. Mianowicie wszystko to, co się dzisiaj mieni postępowym, już dawno postępowym nie jest, tylko jeszcze tego nie wie. Zupełnie gdzie indziej dzisiaj jest postęp. I właśnie przyznanie miejsca przestrzeni duchowej to jest dzisiaj nowoczesność, a w większości ludzi światłych, tak zwanych, to się wydaje, że to jest ciemnota i zabobon. Otóż nie jest. Ciemnotą i zabobonem jest wierzyć w fizykę Newtona. Jest wierzyć w ten świat zdeterminowany. Tylko tego ludzie nie wiedzą. I w związku z tym to jest dla mnie dobra nowina, bo zaliczam się do ludzi wierzących i mój pogląd na świat zawiera ten rozdział, w którym jest nadprzyrodzoność. I ja się dowiaduję, że ja nie jestem nie tylko zacofany, czy nie jestem marginalny, ale że ja jestem w awangardzie, bo ja już to, jak byłem do tego zawsze przekonany, a do tego dopiero się przekonują, co światlejsi. Mówiąc już najprymitywniej, bo to sprowadzam do czegoś tandetnego, no ale żyjemy w tandetnej rzeczywistości, to jest pytanie, co to jest obciach? Otóż obciachem dzisiaj jest być kompletnie niewierzącym. Być głuchym na metafizykę. To teraz kto jest naprawdę światły, to wierzy, to jest obciach. A inni myślą przeciwnie, że to obciachem jest wierzyć
w tajemnicy. I to jest strasznie ciekawe dla mnie, że do takich czasów dożyłem, że to się przewartościowuje, że ludzie, którzy do niedawna byli wściekłymi scjentystami, to znaczy ludźmi, którzy wierzyli w naukę jako alfę i omegę, dzisiaj już wiedzą, że nauka ma swoje pole wspaniałe do działania, ale są rejony, w które nie może wkroczyć i nie wkroczy, i w których nie ma naukowych rozstrzygnięć, tak jak nie ma naukowego światopoglądu. To jest głupstwo. To jest po prostu źle sformułowane zbitka słów. I teraz ja nie kwestionuję i nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby kwestionować racjonalność świata. Świat dalej jest racjonalny i świat jest poznawalny w takim stopniu, jak to jest dla nas możliwe, ale to nie znaczy, że to nie jest świat woluntarystycznych zdarzeń, ale łatwo jest dzisiaj przyjąć myśl o tym, że ktoś za tym, co się dzieje, stoi, za tym zdarzeniem, za tym elektronem, może jest czyjaś wola i my tego już nie sięgamy. Ja zrobiłem taki film, to teraz już musi być jakaś anegdota, bo już was zamęczę takim filozofowaniem, ale anegdota jest taka, ja zrobiłem film, który możeście nawet widzieli, bo on wraca dość często. Film się nazywał Barwy ochronne. I to jest taki film o życiu akademickim. Zrobiłem go w głębokiej komunie w latach 70., 74 chyba. I wywołał ogromne awantury wtedy, bo władza była bardzo oburzona na to, że ja pokazałem straszliwą korupcję, zepsucie świadka akademickiego. Profesorów, którzy się dopisują do prac, dopisują się do cudzych prac. Profesorów, którzy się umawiają, kogo zgnoić, a kogo wylansować. I lansują miernotę, bo im nie zagraża. Różne takie brzydkie rzeczy powiedziałem o świadku akademickim. Film się znalazł nawet na krawędzi tego, czy będzie wyświetlany, czy nie będzie. Władza się bardzo na niego wściekła, ale jednak go wyświetliła i ludzie walili na to. Ten film miał wielkie powodzenie kasowe. Raz w życiu w Polsce byłem takim naprawdę kasowym twórcą, to miało widownię niewiarygodnie wielką. No ale to były lata 70. i tak mi się trafiło, bo myślałem, że robię taki niewinny film, taką troszkę satyrę na świat akademicki, a okazało się, że to wielu ludzi się poczuło, że to ich dotyczy, to znaczy taki dyskomfort życia w warunkach, gdzie wszędzie jest kłamstwo. Ale opowiadam wam o tym filmie tylko dlatego, żeby wspomnieć. On się nazywał Barwy ochronne, bo tak sobie wymyśliłem, tam jest mowa o przyrodzie i że zwierzęta, rośliny przyjmują barwy ochronne, żeby ujść przed prześladowcą. I tyle tego było i myśmy też wtedy sobie mówili, przyjmujemy barwy ochronne, żeby nas nie dopadli, żeby nas nie postawili pod ścianą. Taki był tytuł, ale pierwszy tytuł był inny. Powód, dla którego ten tytuł został zmieniony, jest już tak idiotyczny, że mam nadzieję, że tym Państwa rozśmieszę. Ja chciałem, żeby ten film się nazywał Wstęga Möbiusa, bo pamiętam z wykładów z matematyki, to już teraz chyba w szkole średniej, pokazują taki fenomen błahutki bardzo, jak się zrobi jakąś wstążkę i ją przewinie i sklei, to powstaje taka powierzchnia, której no, jadąc palcem po powierzchni można się z lewej strony przedostać na prawą. Bardzo to jest proste, chyba uczą tego w szkole. No i to jest świetna metafora, bo mówi się, że te istotki, które żyją na powierzchni takiej wstęgi, to są tak zwane płaszczaki, to znaczy istoty dwuwymiarowe. I one nigdy nie pojmą trzeciego wymiaru, a tymczasem my patrząc z boku, my trójwymiarowi, widzimy, że oni się przenieśli na drugą stronę i że jeden płaszczak jest na górze, drugi na dole, ale oni tego nie mogą nigdy wiedzieć, bo to jest poza percepcją płaszczaka. I to jest świetna metafora również dla naszego poznania. My pewnych rzeczy nigdy nie poznamy, bo żyjemy powiedzmy w czterech wymiarach, trzech przestrzeni i czasu, a są rzeczy, które nas przerastają. I myśl o tym, że śmierć to jest przejście do innych wymiarów, no jest tylko słowem, no bo nic to, my nie umiemy nadać temu treści, zrozumieć, pojąć, że tak może być, że to tylko na tym polega, bo śmierć będzie już poza czasem i poza przestrzenią.
No dobrze, ale ja opowiadam o tym w związku z filmem, bo taki dialog miał być w tym filmie między studentami a profesorem, który coś takiego miał pokazać. Wszystko to jest z filmu wycięte, bo jeszcze przed zdjęciami wezwano mnie do ministerstwa i powiedziano, proszę pana, dajemy zgodę na film, ale tytuł musi pan zmienić. Ja pytałem, a dlaczego? Nie, nie, to niezrozumiałe dla narodu, nie, nie, wykluczone, jakieś Mepius, nie, nie, proszę, to musi być inaczej. No zrozumiałem, że za cenę zrobienia filmu mogę odstąpić od tego Mepiusa, ale chciałem dociec, co to komu przeszkadza, no dlaczego nie może być film Sęka Mepiusa? Okazało się, że mój kolega żyjący zresztą do dzisiaj, znany dowcipniś i żartowniś, któryś z sekretarek ministra powiedział, że on się dziwi, że, taki, że ten film ma taką nazwę, bo wstęgi Mebiusa to na zachodzie kupują takie świntuchy w sex shopie. No i od tej chwili poszła chyr w ministerstwie, że ja ich nabieram i że oni będą za to odpowiadać, że film pod takim nieprzyzwoitym tytułem powstał. Nie było internetu, nie było tak łatwo sprawdzić i zmusili mnie do tego, że są barwy ochronne. Straty wielkiej nie poniosłem. Markowi zmyłem głowę, ale on był tak ubawiony swoim sukcesem, że wcale nie wykazał żalu, żadnej skruchy. Proszę Państwa, więc wracam do tej zmiany w myśleniu, bo coś się podstawowego zmienia i to już teraz w przeciągu Waszego życia się stanie, że mam wrażenie, że będziemy zupełnie inaczej zapatrywali się na życie. Właśnie dlatego, że przeszliśmy do takiej nowej epoki i od nowa uczymy się świata w jakiejś nowej formule, która też ileś lat przetrwa i pewnie się dalej zmieni. I Einstein, i Niels Bohr, i Schrödinger, i wszyscy pozostali także będą kiedyś pochowani, tak jak Newton, i będziemy mieli jeszcze następne epoki, mam nadzieję. Natomiast na razie zrehabilitowaliśmy Immanuela Kanta, bo on jeden przewidział i postulował to, że przestrzeń i czas, te trzy wymiary przestrzeni i czasu są jakby pochodną podmiotu, że to od człowieka pochodzi takie pojmowanie rzeczywistości, ale że ono nie ma wymiarów absolutnych. No zakrzyczano go w filozofii, ta myśl została zapomniana, a dzisiaj okazuje się, że jest najnowocześniejsza. I mówi o tym, że może gdzieś czas idzie w drugą stronę. Może są inne przestrzenie. Może tu między nami toczy się coś innego i tu rośnie jeszcze puszcza i chodzą jacyś brodaci z jakiejś tam kultury łupanego kamienia. Że to wszystko nie są absurdy, to oczywiście są nawet nie hipotezy, to są takie wyobrażenia, że to wszystko nie jest wykluczone. Tylko nam umysły stępiały, bo nas iluminiści, oświeceniowcy, potomkowie Voltaire'a, nauczyli takiego tępego myślenia, w którym nie ma tajemnicy, wszystko się składa jak z klocków Lego. A świat nie jest zbudowany z klocków Lego, to jest głęboka pomyłka. I dlatego nie lubię tamtych epoki, chociaż ma wielkie zasługi. Przyniosła oświaty kaganek, nauczyła ludzi pisać i czytać, doprowadziła do wieku pary i elektryczności, więc zasługi oświecenia są olbrzymie. Ale nie przesadzajmy, to nie są zasługi absolutne czy wieczne. I dzisiaj od tego trzeba uciekać. No pierwsze, od czego trzeba uciekać, mam nadzieję, że wasze środowisko opanowało już jeden z takich no, karygodnych błędów czy głupot, które oświecenie posiało. I to sam Voltaire jest temu winien. Mianowicie pogardy dla średniowiecza. Jeżeli usłyszycie, że ktoś przy was mówi mroki średniowiecza, to możecie mu od razu powiedzieć, że jest kompletnym ignorantem. To znaczy, że jest naprawdę bardzo niedokształcony. Średniowiecze akurat było niezwykłym zrywem cywilizacyjno-kulturowym. I przyspieszenie średniowiecza było większe niż kiedykolwiek do XIX wieku. Tylko Voltaire tego nie wiedział. A nie lubił średniowiecza ze względu na to, że to była epoka głęboko wyznaniowa. I dla niego to było wstrętne. Ale tutaj on był głupi, tak jak nienawidził Bizancjum i właściwie pogrzebał pamięć Bizancjum, bo dopiero dzisiaj odkrywamy, że to Cesarstwo Rzymskie, które przetrwało do 1400 roku, 50, było no ogromnym depozytariuszem kultury antycznej i niezwykle było rozwinięte duchowo.
To tak mówię na dowód, że no są błędy, które trzeba naprawiać, bo na złość dzisiaj ja z radością mówię tam, gdzie sobie mogę na to pozwolić, o mrokach oświecenia, bo to przynajmniej jest paradoks, oświecenie, czyli światło, a tu mroki. No bo oni nam też pomroczyli w głowach nieźle i wiele z tego do dziś nie zostało. Na przykład myślenie takie właśnie typowo deterministyczne w mojej branży, to znaczy w opowiadaniu o życiu. Opowiadam o czyimś życiu i mój widz oczekuje, że ja wytłumaczę, że chłopiec został mordercą, dlatego że tatuś miał na niego zły wpływ, że go szkoła źle wychowała, że doznał jakiś krzywd na ulicy, że ksiądz był pedofilem i wobec czego on został mordercą. To wszystko jest rozumowanie przyczynowo-skutkowe, kompletnie nieprawdziwe. Wiemy, że z najgorszych rodzin wychodzą czasami święci i z najbardziej pobożnej rodziny może wyrosnąć morderca. I w tym się zawsze kryje tajemnica. I jak odkryjemy w ogóle istnienie tajemnicy, bo samej tajemnicy nie da się odkryć, bo przestaje być tajemnicą, ale jeśli odkryjemy to samo, to już jesteśmy troszkę mądrzejsi i w tym jest już jakiś postęp. Ale tego ludzie dzisiaj nie wiedzą. Dzisiaj, prawda, ten oświeceniowy człowiek śmieje się z babinki, która odmawia różaniec, czy gdzieś tam klepie paciorki. Tymczasem jakby był mądry, to by wiedział, że ona może mieć kontakt z rzeczywistością ciekawszą, bogatszą, aniżeli on na swoim czysto rozumowym gruncie, jeżeli sam nie ma żadnej metafizycznej wrażliwości. Że cyganka, która przepowiada przyszłość, no w 90% jest oszustką oczywiście, ale jeżeli nawet w 1% są między nami ludzie, którzy mają jakąś, powiedzmy, anomalną wrażliwość i dzięki temu to, co jest przyszłością, a przecież już istnieje, bo jesteśmy poza czasem, to może to wyczuwać. To w moim filmie Iluminacja prawie 50 lat temu powiedział żyjący jeszcze wielki fizyk, teoretyk Birule Białynicki. I pamiętam, spadły na niego gromy, nawet cenzura się wahała, czy nie kazać mi tego wyciąć. Bo on tylko powiedział, taka hipoteza nie jest z punktu widzenia wielkiego teoretyka, fizyka, nie jest absurdalna. Cyganka może wiedzieć to, co się dopiero nam zdarzy, a poza czasem to już wisi, no bo wszystko poza czasem wisi w jakiejś no nieprzestrzeni. Ale wystarczy tylko odkorkować umysł, że na taki wymiar i nabieramy lepszego poczucia rzeczywistości, niedoskonałego oczywiście, ale rozumiemy ją lepiej niż ci, którzy, prawda, myślą tylko w kategoriach szkiełka i oka. Szkiełko i oko jest niezwykle pożyteczne, ale też nie jest to wiedza absolutna i nie jest to wiedza pełna. To jest jedno z narzędzi poznania, ale są też inne narzędzia poznania, które zresztą nasza cywilizacja zaniedbała. I patrzymy dzisiaj z podziwem, gdzieś jeździłem do Kenii, spotykałem Masajów i przedziwne, jak ich tak, te kompetencje intelektualne są niewielkie, ale ich intuicja jest przejmująca. Wśród Masajów powszechnie mówi się, że ci, co mają umrzeć albo zginąć, to wiedzą o tym dużo wcześniej i zachowują się już inaczej i nie są w stanie odwrócić tych zdarzeń, ale kiedyś on gdzieś już przeczuwa, że lew go rozszarpie i tak będzie. To jest zadziwiające, nie wiadomo co o tym myśleć, ale wtedy człowiek nie czuje się już mądrym białym człowiekiem, tylko czuje się głupim białym człowiekiem, bo my tego zupełnie już nie czujemy. Niektórzy z nas czasami coś czują, a inni tam właśnie, gdzie może ta jedna półkula mózgowa nie jest tak bardzo obciążona jak u nas, ta druga reaguje na coś, co jest właśnie zawieszone i można z niego skorzystać. Tak jak nie wiemy, czym są sny, to co wyjaśniał pan Freud, no to czujemy dzisiaj, że to jest paplanie, że to są jakieś lokalne mądrości. Ja przeżyłem wojnę bardzo dramatycznie, jak wszyscy, więc dla mnie, jak spotkałem się z Freudem na studiach, no to po prostu śmiać mi się chciało z tych jego interpretacji sennych marzeń, no bo to były też interpretacje sennych marzeń ludzi wyspanych w ciepłym łóżku i takich właściwie mieszczańskich basałyków. A kto przeżył bombardowanie, kto przeżył piwnicę, kto przeżył choćby bliskość obozów koncentracyjnych, to wiedział, że z tymi snami te jego tłumaczenia są bardzo
prymitywne, aż sen jest jakąś zagadką. Co, jaka rzeczywistość w tych snach się jawi? Czy to jest właśnie jakieś echo od innej rzeczywistości, światów równoległych? Czy też może to jest tylko przetworzenie tego, co znamy, ale coraz mniej właśnie w to ostatnie bym chciał wierzyć. Więc proszę Państwa, mówię te wszystkie takie, no to jest taka pianka, którą próbuję Wam przekazać, ale ona ma służyć takiemu dowartościowaniu tajemnicy, którą nasza cywilizacja zagubiła. Nie cała, ale oczywiście jej cząstka. I teraz, żeby Was tak jakby do końca w tym utwierdzić, odwołam się do historii związanej z Janem Pawłem. Otóż on bardzo był przejęty tą myślą, którą powtarzam. Zresztą stamtąd ona do mnie przyszła. I on miał ochotę wygłosić taki apel do teologów, żeby zwrócili się do instrumentarium współczesnych nauk ścisłych, tak jak święty Tomasz Akwinata sięgał do nauk ścisłych swoich czasów. Ale dzisiaj teologia odstaje i to odstaje rozdzierająco, bo używa i logiki, i sposobów rozumowania, i modeli no z bardzo minionych epok. I wyobraźcie sobie, że to było przygotowane, to miało być w ogóle jądrem encykliki Fides et Ratio. I to o tym wiem no, jakby z dość dobrych źródeł. I najpierw papież to miał powiedzieć na takim zebraniu teologów i sam ze zdziwieniem zauważył, że tego nie powiedział. Okazuje się, że to w maszynopisie wycięto. Wyciął to kardynał Ratzinger, nie miał czasu poinformować autora, ale ponieważ dostał tekst do wglądu jako teolog, to ten akapit wykreślił. Potem papież z dnia na dzień, bo nawet wiem, że się roześmiał z tego powodu, że tak ważna sprawa wypadła, ogłosił to w liście adresowanym do dyrektora Speccola di Vaticano, czyli do dyrektora Obserwatorium Astronomicznego w Watykanie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że papież odpowiada za kalendarz. W związku z tym musi mieć dyżurnego astronoma. I ma bardzo dobre obserwatorium astronomiczne, jest naprawdę w Teksasie. Watykan za to płaci i ma dobre wyniki. To jest notowany ośrodek astronomii. No, królowa angielska też ma astronoma. Ale on ma jeszcze poetę, muzyka. No, dwory królewskie miały różnych takich zatrudnionych przedziwnie. I papież postanowił, że do niego oficjalnym listem, który będzie w Osservatorio Romano, wygłosi ten postulat. Ale Ratzinger bardzo słusznie przestrzegł papieża, że ten apel będzie bardzo źle zrozumiany. To będzie wielka zachęta dla tych wszystkich bałamutów z New Age'u, którzy zaczną robić taką niedouczoną, niby naukową teologię. I że najpierw trzeba mieć poważną grupę wykształconych teologów, którzy będą naprawdę znali się na matematyce, fizyce, astronomik, a potem dopiero wygłaszać taki apel, żeby to poszło dalej. I skutkiem tego powstał Instytut Kopernika w Krakowie, którego głową jest ksiądz Heller, człowiek, którego no, bardzo cenię i bardzo idę jego śladem. To, co mówię, jest w wielu miejscach powtórzeniem myśli Hellera, czy uproszczeniem tej myśli na użytek takiej rozmowy. No niestety Heller ma już 80 chyba 2 lata. Pracuje jak maszyna parowa. Tak się śpieszy, bo ma bardzo dużo do powiedzenia. Ale przede wszystkim kształci teraz młodych. I tam może powstanie taki ośrodek. I kto wie, czy wy za kilkanaście lat nie będziecie mówili, studiowałem w czasach Hellera. A wam się wydaje, że studiowaliście w czasach Dudy, to nie jest to samo. Polityków się zapomina, a koryfeuszy myśli często rozpoznajemy po latach. Więc kto wie, czy to nie są jego czasy. A może się mylę, oczywiście, to też możliwe. Więc proszę Państwa, ja wam właściwie to najbardziej chciałem opowiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest taki dla mnie temat na dzisiaj, nad tym myślę, nad tym się głowię, do tego się przymierzam.
Kiedyś tak sobie rozmawiając w gronie fizyków, rzuciłem taki rodzaj żartu, po czym paru bardzo poważnych teologów powiedziało mi, że mam, że to jest dobry przykład. To jest taki przykład, proszę Państwa, modlitwy. Otóż, proszę Państwa, pytanie w ogóle, czy modlitwa może mieć wpływ na bieg zdarzeń. No z punktu widzenia iluministycznego zupełnie nie, przeciwnie, modlitwa jest zabiegiem psychoterapeutycznym. I jako taki jest kompletnie moralnie obojętna i jeszcze do tego nawet mało skuteczna, chociaż wiadomo, że różaniec przez swoją mantryczność, powtarzalność jakoś tam uspokaja. No ale gdyby to o to chodziło, to bym się tym naprawdę nie przejmował. Natomiast jednak we wszystkich religiach, a już na pewno w chrześcijaństwie, jest takie poczucie, że modlitwa może mieć moc sprawczą. To znaczy, że można o coś prosić i że to może mieć efekt. Oczywiście, jeśli dodajemy, jak bądź wola Twoja. I proszę Państwa, dla celów takich łamigłówki myślowej pomyślałem, proszę Państwa, mam nadzieję, że doczekacie się wnuków. Może prawnuków. I wtedy was już nie będzie. I wasz prawnuk kiedyś na 1 listopada pójdzie na cmentarz, gdzie będziecie pochowani i pewnie się pomodli za pradziadka. I może dzięki jego modlitwie wam dziś będzie oszczędzony jakiś wypadek na ulicy, jakaś przykrość, jakieś nieszczęście. Może on to wymodli. Przecież nie ma znaczenia, kiedy to będzie i w jakiej sekwencji czasowej. Jest naiwnością myśleć, że najpierw się pomodla, a potem to się stanie. Modlitwa wpływa na jakąś równowagę dobra i zła. I w to łatwo uwierzę. Natomiast wolałbym się wyzwolić z tej myśli, że ona ma takie działanie przyczynowe. Oczywiście, jak czekam na wynik operacji czy badania, to gwałtownie się modlę, błagając, żeby mnie nie spotkało coś, co może być czymś najgorszym. Ale to nie ta modlitwa ma podziałać. I może właśnie nie w mojej sprawie. Może w innej sprawie, gdzie indziej, to, że zwróciłem się do Boga, powoduje, że w tym rachunku prawdopodobieństwa, który się wokół nas toczy, jakieś zdarzenie ciut mniej prawdopodobne się zdarzy i coś dobrego będzie w świecie. Ja kończę teraz film, który pewnie przyniesie mi dużo, no nie goryczy nie przyniesie, ale na pewno spotka mnie wiele ataków, bo już poczułem pierwsze. Dlatego, że film mówi poważnie, nie w sensie takim jasełkowym, tylko mówi poważnie o źle ucieleśnionym, czyli o szatanie. Ja jestem przekonany, że zło ma pewną dynamikę w sobie, czyli no, dopuszczam myśl, że jest osobowym złem, bo dużo się zła napatrzyłem w życiu i dalej właściwie je widzę, jak ono gdzieś się przemyka. Oczywiście człowiek to zło zaprasza. Człowiek nie jest sam źródłem ani dobra, ani zła, ale ma wolność i może zapraszać i jedno, i drugie. To oczywiście przez niektórych jest uważane za coś szalenie wstecznego, że szerze zabobon. Na wszelki wypadek umieściłem ten film w kostiumach, dzieje się przed pierwszą wojną. Jest parafrazą mitu Fausta, bo to Faust był tym, który zaprzedał duszę. I dzisiaj ten mit jest mało skuteczny, bo ludzie nie wierzą, że dusza istnieje, wobec czego nie mogą pojąć, co tam można było sprzedać. Czy można było się zaprzedać złu. A jak się przyjrzymy, to widzimy, że zdaje się, że można. Są zaprzedani złu. Ludzie, którzy fascynują się złem, którzy do tego zła tęsknią. I to nawet kultura masowa rozpowszechnia tych potworów, morderców seryjnych. Ludzi, którzy chcą zła i ono ich cieszy. Więc to jest też takie pytanie, a na ile zło może harcować bezkarnie w tym świecie? I jaki porządek powstał, że to Bóg Wszechmocny na to zło dozwala? I czy nasza modlitwa ogranicza pole działania zła? Może przesuwa tą granicę w jakąś stronę? My i tak sobie to wszystko wyobrażamy, tak płasko na planszy. A to przecież wszystko jest w innym wymiarze. Ale tak to Państwu mówię, żeby z tych nawoływań do nowej teologii, do lepszej teologii, wynikało jakieś przełożenie na pytania, które sami sobie stawiamy. Jak to jest z nami?
Jeżeli ludzie są bardzo naiwni, no to jeszcze są na etapie fatalizmu. To niestety jest bardzo rozpowszechnione w kulturze islamu. Takie naiwne przekonanie, że co jest pisane, to jest nieuniknione. To jest logiczny błąd od początku, dlatego że z faktu, że coś jest komuś wiadomo, Bóg z góry wie, co z nami będzie, nie znaczy, że my nie mamy wolnej woli. Bóg z góry wie, jak my wybierzemy, bo jest poza czasem. I przekonanie, że nic od nas nie zależy, jest głupstwem po prostu. Zupełnie z tego nie wynika. A to, że rezultat komuś może być wiadomy, zanim żeśmy się jeszcze urodzili, to jak tylko troszkę natężyć umysł, to można się z tym pogodzić. To nie jest rażącym głupstwem. No ale ludzie chcą świata strasznie prościutkiego, żeby był taki jak maszyna parowa. A już ten świat komputerów bardzo naruszył to przekonanie, przy czym ten świat w dalszym ciągu jeszcze jest właśnie deterministyczny. A dopiero jak się ta inteligencja wyzwoli, no to wtedy determinizm się zatrzyma. Ale co nas czeka i co z nami zrobią te sztuczne inteligencje i jak zaczną nami szargać, to się dopiero przekonamy. Proszę Państwa, ja bym właściwie już zmierzał do kropki w nadziei, że może jakieś pytania będziecie chcieli zadać, ale ponieważ jesteście w szkole ekonomicznej, to jakby muszę się podzielić z Wami moim takim zastanowieniem. Wy się pewnie nad tym zastanawiacie więcej i pewnie wiecie wiele więcej ode mnie, więc nie jestem tu w roli prelegenta, tylko petenta, który o coś pyta. Ja się pytam, na ile wy bez zastanowienia czy bez refleksji możecie przyjąć założenie, że napędem działań człowieka jest chciwość. Że człowiek z natury chce mieć więcej. Niedawno to Trump przypomniał, no w końcu on ma dużo i jest jakby kompetentny w tych sprawach. Natomiast ja mam wrażenie, jako obserwator życia, że następuje jakiś przełom i w tej dziedzinie, że świat dóbr materialnych w obszarze krajów rozwiniętych się nasyca i że nie warto mieć więcej, że to jest zdroworozsądkowe, to nie jest idealistyczne, ale że po prostu rzeczy nam utrudniają życie zamiast ułatwiać tego życia i że mieć mniej to jest żyć lepiej. Czujemy to na takich drobnych przykładach. Ja mieszkam część czasu w Paryżu i już nigdy nie jeżdżę tam samochodem, bo mi bardzo ten samochód utrudnia życie, nie ułatwia. Natomiast no nie mam sam, ale ktoś z moich bliskich ma kartę i bierzemy ten elektryczny samochód, który ma parking pod domem i mogę go zawsze zaparkować na innym parkingu. Jeśli to się rozwinie, to nie będę nigdy więcej myślał o własnym samochodzie, bo po co mi to? No to krzesełko z motorkiem może być publiczne i będę sobie jeździł tam, gdzie zaprogramuję. Ono prawdopodobnie będzie się jeszcze prowadziło samo, na razie ja muszę prowadzić. Ale na Florydzie kiedyś jeździłem tymi samochodami, które się same prowadzą. To jest dosyć śmieszne, ale oni każą myśleć o tym jako windzie, a winda w końcu wie, na którym piętrze się zatrzymać i nikt w ogóle nas to nie dziwi. Z tego, że winda jest niebezpieczniejsza niż samochód. Bo się może urwać, a samochód tylko może mieć kolizję. Proszę Państwa, więc czy świat nienapędzany chciwością będzie miał motywację do pracy? No bo jak chciwość, to już wszystko resztę wiemy. Chciwość wyrastała ze strachu przed głodem, przed zimnem. To były te dwa wielkie strachy ludzkie. One w tej chwili zanikły. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że może nie być czegoś w Carrefourze. Wydaje się, że zawsze będzie, jak nie w Carrefourze, to w Biedronce. Tymczasem i rzeczywiście wygląda, że na razie wszystko jest. Ja pamiętam czasy, kiedy nie było, więc to były bardzo, dużo bardziej takie interesujące czasy, bo wszystko trzeba było zdobywać, a dzisiaj można kupić. Natomiast to dla waszej dziedziny musi być czymś bardzo ważnym. Czujemy wszyscy, jak tracimy sens związany z pieniądzem. Wypytywałem wielu wielkich ekonomistów, również waszych profesorów, o tym, czym jest pieniądz, dawali bardzo mętne odpowiedzi, ponieważ nie są zgodni w tej sprawie i wszyscy przyznają, że to się gdzieś zaczęło rozpływać. Tak jak się rozpływa poczucie, czy ja mam milion, czy 10 milionów, czy 100 milionów, to się bezpośrednio na nic nie przekłada. Nie zjem więcej dzisiaj na kolację. Coś jest takiego, że coś tutaj zmienia jakościowo. Ja nie wiem, czy to już trzeba się na to temu przyglądać, czy nie. Popatrzcie na drugi paradoks, czy
czy sprzeczność, w której żyjemy. Przyznajemy wszystkim ludziom równe prawa, to zrozumiałe, no to jest takie podstawowe, humanistyczne. Każdy ma prawo rozwijać się i żyć jakąś pełnią swojego życia. Ale my nie mamy wyobrażenia, poza tymi, którzy byli w Indiach, w Chinach, najlepiej i w jednych, i w drugich, co to znaczą społeczeństwa ponadmiliardowe. I ktoś w Chinach mi dał takie wyliczenie, że jeżeli prawem człowieka jest spędzać wakacje nad morzem na plaży, to gdyby wszyscy Chińczycy i Hindusi chcieli z tego skorzystać, to musieliby leżeć w dwóch warstwach na plażach, bo tyle jest plaż na świecie, że łącznie z Nową Zelandią by nie wystarczyło. No więc to jest poczucie, że oni nie mają prawa do tego, do czego my uważamy, że mamy prawo. Prawda? My będziemy jeździli do Azji i leżeli na Malediwach, no na Malediwach jest tylko troszkę piasku i nic więcej. Natomiast oni, gdyby chcieli w większych ilościach nawet kupić sobie samochody, no to nie ma mowy, żeby Chińczycy na tym terytorium mogli się przemieszczać indywidualnymi samochodami w dużej masie. Jak 100 milionów ma samochody, to pół biedy, ale jak już będzie 400 milionów miało samochody, to nie będzie miejsca na pola, bo wszystko trzeba będzie zaasfaltować i tak dalej. Czyli jakby podstawy, na których wy operujecie, są szalenie pod moim zdaniem podkopane. Jest jeszcze trzeci motyw, którego dla symetrii jakby trzeba wymienić. Napędem człowieka jest oczywiście przede wszystkim głód, mróz, zagrożenie życia, czyli to, że mnie wilki rozszarpią, że mnie bandyta zabije, tego trzeciego się boję, to też minęło, czujemy się bezpieczni, wracamy do domu, nie ściskając w ręku jakiegoś kamienia, mamy wrażenie, że nic nam się nie stanie. No i wreszcie jest popęd płciowy, który także przeżył nagłą degradację, bo on dawniej był przyczyną różnych obwarowań kulturowych z powodów popędów płciowych. Trzeba było ludzi hamować przed lekkomyślnymi związkami, dlatego że z tego rodziły się dzieci i wtedy trzeba było dzielić majątek, z tymi dziećmi trzeba było coś zrobić, wychować, to stało się wszystko problemem. I dlatego były zakazy, nie wolno było i koniec. Nie zostawiało się panienki i kawalera samych w mieszkaniu, tylko zostawała przyzwoitka, żeby pilnować, żeby tam na siebie nie patrzyli zbyt czule. No dzisiaj patrzymy na to jako na świat groteskowy. Ale co mamy w zamian? Dzisiaj popatrzcie w kulturze. Wielka miłość jest anachronizmem. W ogóle nie wiadomo, o co to chodzi. Prawda? Romeo i Julia to najbardziej nieaktualna sztuka Szekspira. No bo co takiego? No, Julia umarła, to nie ma innych dziewczyn. No można trochę się pomartwić, ale po tygodniu pójdzie się na potańcówkę i ktoś się znajdzie. Nie ma co sobie głowy zawracać, prawda? Biedny Hamlet no, umarł, no to co? No to będzie miała Gertruda drugiego syna i dalej rzeczy się potoczą. Tego uczy z kolei serial telewizyjny. Czyli banalizacja naszych takich motorów naszego działania no, bardzo naszej kulturze szkodzi, bo ta kultura robi się płaska. Rozumiecie dobrze, że gdy Marela Wereszczakówna przyjęła obyczajowe standardy współczesności, to znaczy puszczała się z każdym, kto jej się trochę podoba, no to ucięłaby żywy roman z Mickiewiczem i nie byłoby bardzo wielu wierszy, których się uczymy w szkole i są ładne naprawdę. Ale to wszystko dlatego, że Wereszczakówna wytrwała. No więc proszę Państwa, tak Wam to opowiadam, bo na tym się trzeba zastanowić, co to znaczy dla naszego dzisiejszego świata i jak my chcemy żyć i jaki pomysł jest lepszy. Na pewno strona taka oświeceniowa twierdzi, moim zdaniem bez żadnych podstaw, że postępem jest wszelka likwidacja różnic między płciami. Byłem niedawno w Szwecji i akurat trafiłem na grupę pań, z czego jedna była byłym ministrem hiszpańskim z kolei, które mówiły, jak bardzo słuszna była akcja przed 20 laty, kiedy szwedzkie feministki podjęły działania, żeby zakazać pisuarów, czyli tych urządzeń urynalnych dla mężczyzn, które odróżniają toaletę żeńską od męskiej. One uznały, że to jest akcentowanie różnic anatomicznych, które są bez znaczenia i ze względów wychowawczych należy te urynały stłuc. To się nie udało, one zostały wyśmiane. Ale uwaga, one nie są same. Jeżeli jedziecie do Iranu, to tam zobaczcie wszystkie stare hotele, Hiltony i tak dalej z czasów szacha.
Wszędzie pisuary są stłuczone młotkiem, bo uważano je także za narzędzia występne. Z innych względów obyczajowych, ale także uważano, że nie wolno tego tolerować. Najrozmaitsze są zagadki miejsc intymnych, ale wspominam o tym, bo to jest część pewnego programu, żeby unicestwić różnicę między kobietą a mężczyzną i dowieść, że ona jest wyłącznie kulturowa. Moim zdaniem jest to hipoteza fałszywa, to nie jest prawda. I moim zdaniem, na moją intuicję, bo nie jestem biologiem, ludzkość ma większe szanse przetrwania, jeśli napięcie między płciami będzie trwało, to znaczy, że męskość będzie się odróżniała od żeńskości, że mężczyźni nie będą zniewieścieli, a kobiety nie będą zmężniały. No ale jest inna teoria, która mówi, to jest właśnie dobre, to jest postęp. Pytam tą panią, był minister Hiszpanii za czasów Zapatero, no ale jak ona sobie wyobraża prokreację? Przecież nie będą się rodziły dzieci z takich związków, gdzie między panem a panią nie ma najmniejszej różnicy. Ona powiedziała, to jest ostatnie ze zmartwień. Mamy tylu Chińczyków, że oni zaludnią świat. No, to jest, powiedziałbym, dosyć przykry pomysł, żebyśmy my wymarli na rzecz innych kultur, które na takie głupstwa nie wpadną. Proszę Państwa, więc to są wszystko pytania do ekonomistów, rzecz jasna, bo to wy myślicie o świecie, który wyrasta z rozpoznania ludzkich potrzeb, a to rozpoznanie jest często arbitralne, to znaczy uważacie tak albo inaczej, jakie te potrzeby są i jakie środowisko ekonomiczne służy ludzkości, a jakie jej nie służy. To nie może nie zadać sobie tych pytań. I mam nadzieję, że wy sobie zadajecie, a jakbyście znali odpowiedź, to mi powiedzcie, bo ja nie wiem. Natomiast bardzo mnie to wszystko emocjonuje, co się dzieje ze światem, w jaką stronę on idzie i moja intuicja mi czasem mówi, że są pomysły, które są złymi pomysłami i nie należy ich popierać, nie są to pomysły zdrowe. A to nie zmienia faktu, że w ogóle świat idealny jest dla nas niedostępny i to już zostawiam myśli Platona, że nie należy wierzyć w raj na tej ziemi, a chrześcijanom Biblia to wyraźnie przestrzega przed tym pomysłem. Na tej ziemi raju nie będzie i Królestwa Bożego w takim rozumieniu nie będzie także, ziemskim rozumieniu. I że można świat uczynić troszkę lepszym, ale nie wolno nigdy poświęcać jakichś wartości dlatego, żeby ten świat był kiedyś idealny, bo idealny nie będzie, bo taka jest jego natura. Dobrze Państwa, ja myślę, że tego mojego gadania godzina z kwadransem to wystarczy. Natomiast jakbyście chcieli teraz coś zagadnąć, jakbyście się chcieli ze mną chociaż trochę nie zgodzić. Ja mam zajęcia w Kolegium Civitas i tam prowadzę zajęcia przez semestr i jest taka umowa, że na zaliczenie trzeba mi się ze mną w 3 punktach nie zgodzić, wtedy stawiam 5. Jak to się nie zgadza w 2 punktach, to już 4. Jak w 1, to 3. A jak się ze wszystkim zgadza, to nie zaliczam, bo mówię, stracił pan czas czy pani, bo myślimy to samo, to po co było słuchać tego mojego gadania. Mogę pani oddać mikrofon, bo pani pewnie skoordynuje te zdarzenia, które nas teraz czekają. Marcin Rolek, panie profesorze, chciałbym zapytać, trochę się właśnie nie zgodzić z tym, że jednak to wychowanie, albo to, jaki człowiek jest w dzieciństwie, w jaki sposób jest wychowany, w tych warunkach się wychowuje, to jest w pewnym sensie jakimś determinantem do jego przyszłego życia. Tak, kilka słów może na ten temat. No, ale ja jestem przekonany, że to ma wpływ, ale nie determinujący. To znaczy, znam dużo przykładów ludzi, którzy osiągnęli bardzo wiele, mając bardzo złe doświadczenie dzieciństwa, mają bardzo złą młodość i bardzo trudne warunki. Więc po prostu mówię, że to nie jest determinowane. Mamy robić wszystko, żeby następne pokolenie było lepsze od nas. To na pewno warto. I wtedy proporcjonalnie zakładamy, że statystyka potwierdzi, że wielu tych młodych skorzystało, bo wydaje się jak dotąd, że rodzina ta monogamiczna, złożona z ojca i z matki, a jakby się dało to z dziadków, to jest rodzina, która w najłatwiejszy sposób przekazuje wartości następnemu pokoleniu. A rodzina rozbita
też się czasami przekazuje wspaniale, ale z większym trudem, jakby prawdopodobieństwo jest niższe, efekty są statystycznie gorsze. Ja ileś lat temu miałem zajęcia na takim dziwnym uniwersytecie w Szwajcarii, to jest amerykański uniwersytet postgraduate i interdisciplinary, więc straszne mądrale tam studiują, strach się odezwać. Zresztą teraz już z internetem zawsze strach się odezwać, bo zawsze ktoś wie więcej i lepiej. Ale oni się tam właśnie zainteresowali rodziną i ponieważ zobaczyli, że ja w moich filmach w sposób niemodny mówię o rodzinie jako wartości, a nie jako uciemiężeniu, nie jako, prawda, złogu przeszłości, tak jak mówią niektórzy tak zwani progresiści, to ja mówię odwrotnie. No i wezwali mnie tam na wykłady, przez parę lat jeździłem i słuchałem referatów ludzi, którzy mi opowiadali o tym, jak to jest u nich w innych krajach, w innych kulturach. I tam były takie no, namacalne dowody na to, że ta koncepcja rodziny monogamicznej jest najefektywniejsza po prostu. A najciekawsze było świadectwo takiego młodego człowieka z Kuwejtu, który pochylił się nad islamem i twierdził, ja cię oczywiście nie mogę tu sam wypowiadać, ale jego zdaniem poligamia, którą nie tyle zatwierdził, ale na pewno do której zachęca prorok, miała na celu to, żeby zaludnić pustynię. Rzeczywiście rodziło się bardzo dużo dzieci z tych wielu matek, bo mężczyzn dużo więcej ginie. Natomiast on twierdził, że przez brak ojca, bo w rodzinie islamskiej ojciec dużo mniej jest obecny, jak ma kilka żon. I wtedy oni bardzo szybko nie wieścieją. I wypchnięcie Arabów z Półwyspu Iberyjskiego to był właśnie efekt zniewieścienia. Oni byli cywilizacyjnie, kulturowo dużo wyżej rozwinięci niż nacierający na nich barbarzyńcy z gór, czyli ci Iberowie, których dziś uważamy za Hiszpanów. Ale oni wygrali, bo mieli mocne motywacje i byli mężni. Natomiast Arabowie czytali Arystotelesa i wsłuchiwali się w szmer, prawda, przepięknych fontan w Alhambrze. Ale może w tym coś jest. Donoszę, bo to mnie zaciekawiło jako pomysł. Dziękuję bardzo. Jakimiś myślami odnośnie zaostrzenia tej ustawy prawa aborcyjnego. Proszę Pan z nami podzielić jakimiś swoimi przemyśleniami, jak Pan to postrzega. Wie Pani, zrobię to niechętnie, bo ja wiem, w jakich obszarach życia ja mam pewne zdolności, a są obszary, w których raczej jestem średnio albo mało zdolny. Ja mam na przykład pewne talenty do dyplomacji, spróbowałem ich i to się sprawdzało, a do polityki nie mam. Otóż dla mnie sprawa jest wyłącznie polityczna, bo od strony biologicznej no, nikt nie wątpi, że aborcja jest złem. I te trzy panie, które się sfotografowały na okładce Wysokich Obcasów, no, są po prostu niemądre, dały świadectwo zwykłej głupocie, bo żaden lekarz przecież się na to nie przytaknie, że aborcja jest okej. Okay. Bo nie jest, to jest zawsze dla organizmu nieszczęście, większe lub mniejsze. Dla organizmu, nie mówię dla psychiki, już zostawię to z boku. Natomiast jaki stan prawny spowoduje, że jakiegoś zła będzie najmniej, to ja się na tym właśnie nie znam. To jest czysta polityka. I wydawało mi się, że ten kompromis, który był dotąd, był lepszy niż pomysły radykalizujące, które mogą wywołać przesunięcie wahadła w drugą stronę. A od strony myślowej, pamiętajcie Państwo, że żyjemy w kraju, w którym prawo w najgłębiej rozmija się z chrześcijaństwem wykładnią w sprawie rozwodów. Przecież rozwody są dozwolone. A Kościół i chrześcijaństwo, katolicyzm przynajmniej, rozwody potępia. Pamiętam we Włoszech, jaka była straszliwa awantura, bo tam państwo pod wpływem Kościoła angażowało się w obronę
nierozerwalności związku. Przegrało tą batalię i Kościół wiele stracił, bo okazało się, że to trzeba było oddelegować do sumienia człowieka, a prawnie dozwolić na to, choćby mimo, że rozwód, znowu ze względów czysto społecznych, dla wszystkich jest złem, no nikt nie powie, że rozwód jest dobrem, ale że trzeba się rozwodzić jak najczęściej i tak dalej. No nie jest to prawda. Więc znowu to było pytanie tylko, jakie prawo wpłynie na to, żeby rozwodów było możliwie najmniej, albo już dzisiaj powiemy, żeby trwałych związków było możliwie jak najwięcej. Czyli rozumie pani, ja się nie migam od pytania, tylko ja je przenoszę w sferę czystej polityki. I wydaje mi się, że to jest polityczny błąd, że to jest niepotrzebna awantura, która społeczeństwo teraz podzieli, stworzą się nowe alianse, jutro ruszą panie z parasolkami i one w różnych sprawach będą manifestować jutro, ale nie wydaje mi się, że z punktu widzenia rządzących to był dobry pomysł. I także z punktu widzenia Kościoła. Ale może się mylę, jak powiedziałem, ja w tej dziedzinie nie reklamuję swoich talentów, bo nigdy ich nie stwierdziłem. Ja myślę, że ilość tlenu w tej sali jest już tak na krawędzi normy, także nie dziwię się, że już czas rosnął. Jeżeli pani sprowokowała tą aborcję, to popowiem państwu mój konflikt, jaki przeżyłem. A pan podniósł rękę? A nie, to ja panu zostawię głos najpierw. Anegdotka, znaczy historyjka jest krótka i głupia. Lata całe byłem w takim programie europejskim media, takim konsultantem do scenariuszy i w różnych krajach czytałem stosy scenariuszy, po czym spotykałem autorów, dyskutowaliśmy, po 3 miesiącach było następne spotkanie, oni przynosili te scenariusze przepracowane. Jest taki program, działa do dzisiaj, jest bardzo dobrze płatny, ale potwornie wyczerpujący, bardzo ciężko to odchorowywałem, bo to trzeba było nocami czytać w obcych językach sterty scenariuszy. I raz była taka nasiadówka gdzieś chyba w Norwegii, w Skandynawii i tam siedliśmy w grupie tych 7 czy 8 osób i prezentowali każdy swój scenariusz. I pewna autorka zaprezentowała scenariusz o tym, jak młoda dziewczyna kończy szkołę i tak wpada w taką pustkę, nie ma pomysłu na życie, co tu robić. Koleżanki jej poradziły, że najlepiej to mieć dziecko. No więc z kimś tam wdała się w jakiś przelotny romans. Oczywiście chłopak nawet nie wiedział, o co chodzi. Gdzieś potem zniknął, nie dowiedział się nigdy, że został ojcem. Ona zaszła w ciążę, urodziła dziecko i potworne rozczarowanie. To nie o to chodziło, to w ogóle nie jest fajne. To dziecko wrzeszczało po nocach, jej to działało na nerwy. Doszła do wniosku, że to jest kompletnie zły pomysł. I wtedy odważnie stanęła przeciwko rodzinie, która była konserwatywna i ograniczona, oddała dziecko do przytułku, poszła do szkoły artystycznej i stała się prawdziwą artystką, wolną i mającą życie w swoich rękach. Tak moja koleżanka opowiedziała ten scenariusz. Ja pytam bez żadnych złych intencji, bo takie pytanie zawsze na wstępie zadaję. No jak państwo, czy lubicie bohaterkę? No i całych 6 osób powiedziało nie. I mówili, że jest egoistką, że jest głupia, że jest nieodpowiedzialna. No wszystkie epitety, na które moim zdaniem także zasłużyła bohaterka tej historii. No więc doszliśmy do wniosku, że skoro bohaterka nie budzi sympatii, to nie bardzo wiadomo, po co tą historię opowiadać. No i przeszliśmy do następnego projektu. Wieczorem do drzwi moją w tym akademiku, gdzieśmy mieszkali, stuka ta dziewczyna zapłakana i mówi mi, że zrujnowałem jej życie, bo przecież to jest jej biografia. No rzeczywiście nie wpadłem na ten pomysł, ale mówię, no dlaczego pani zrujnowałem? No bo wszyscy powiedzieli, że ja jestem antypatyczna. No powiedziała, pani jest antypatyczna, ale przecież to nie jest skazanie, pani może coś zmienić. I zaczęliśmy rozmowę, zapytałem ją pytać, jakie są prawne możliwości. Dowiedziałem się, że jest taka klauzula, że jak się odda dziecko komuś na wychowanie, to można zastrzec, że kiedy dziecko dojdzie do lat 18, to dowie się, że matka chce go poznać i że jakoś go nie zapomniała, że to podobno wiele dzieci podtrzymuje na duchu i tak dalej.
To jest, no i pani może spróbuje, dowie się pani przez adwokata, co pani może zrobić. No i niech pani jakoś prostuje to swoje życie, bo zaczęła pani marnie, no ale przecież nic nie jest przesądzone. Nawet mi podziękowała, była dosyć wdzięczna, zabrała manatki, powiedziała, to już dalsze seminarium scenariuszowe jej nie dotyczy. Pojechała, ale trafiła na kogoś następnego, kto jej coś inaczej wytłumaczył i ona napisała do mnie skargę do Rady Europy, że jako katolik próbowałem ją indoktrynować. Wezwano mnie do Strasburga i powiedziano, proszę pana, pan musi się powstrzymać, nie może pan wyrażać swoich własnych poglądów. No więc ja jej powiedziałem, byście na głowę upadli wszyscy, bo jesteście po prostu nienormalni. Przecież w sztuce wyraża się własne poglądy. Jak nie chcecie, żeby ktoś wyrażał własne poglądy, to zamordujecie każdą sztukę. Zresztą te działania europejskie często są takie, że żeby wszystkim dogodzić, to już jest tak poprawnie politycznie, że po prostu pusto i głupio. No i rozstałem się wtedy z nimi, do tej pory źle o nich mówię, oni się też mszczą na mnie, teraz mi odmówili jakiegoś funduszu, bo ciągle mówią, że ja jestem po stronie zabobonu i że nie powinno się takich utworów, które ja proponuję, popierać. Więc są takie, jestem zresztą wielkim zwolennikiem Europy, nie przypuszczajcie, że to jest jakaś antyeuropejska propaganda. Europa jest dla mnie naszym ratunkiem, jest wyżej rozwiniętą częścią świata. Ale to, że w tej chwili weszła w okres straszliwej głupoty, to też prawda. To się zdarzało w historii nie raz i nam się zdarzało, więc po prostu taka głupawka teraz przeszła od tego 68 roku przez Europę. I nad tym troszkę boleję, bo to jest rzeczywiście czasem denerwujące i smutne. No ale kto jak nie my mamy ratować tą Europę przed kompletnym ogłupieniem, a nam się jeszcze przez naszą prostotę czasem zdarza powiedzieć, że czarne jest czarne, białe jest białe, a nie wdawać się w te wszystkie kombinacje, jak to powiedzieć, żeby nikogoś nie urazić. Otwierałem niedawno Muzeum Dom Europy w Brukseli. Okropna wystawa, która ma być taką wystawą o historii Europy. Okropna, bo totalnie taka marksistowska w duchu DDR-u, do coś najgłupszego pod słońcem. Ale zobaczyłem, że w katalogu tej wystawy jest errata, to znaczy napisane poprawić. I tam jest podpis jakichś ofiarach nazizmu i komunizmu i trzeba to skreślić i napisać totalitaryzmów, dlatego że rząd grecki, w którym są komuniści, zaprotestował, że nie wolno ich przedstawiać w negatywnym świetle i że trzeba to nazwać inaczej. No więc jak tak się buduje konsensus, no to wiadomo, że głupota z tego musi wyniknąć. Nie można Grecji wyrzucić ze Zjednoczonej Europy za to, że ma komunistów w rządzie. Ale można tak samo na to źle patrzeć, jak patrzono źle, jak Haider w Austrii był w rządzie i cała Europa wytykała im palcem, że wzięli, prawda, faszyzującego populistę. No tutaj nie ma symetrii, jeszcze jesteśmy bardzo przechyleni w jedną stronę, ale w historii wszystko się odmienia. Które na pewno wszystko, co mówię, to nie przeciw Europie, tylko z troski o naszą taką dużą ojczyznę. Słucham pana. Witam serdecznie, którym się strona 11. Ja chciałem się zapytać, generalnie dużo było mowa o dziedzinie. No tutaj nazwika rzadkość generalnie. Cieszę się, że generalnie jest coś takiego, że możemy dzielić taką rzeczywistość duchową. Chciałem się zapytać, panie profesorze, czy dla profesora jest jak generalnie jak wygląda. Proszę pana, to znam ludzi, którzy się pięknie modlą, mają to sformalizowane tak głęboko. Ja nie mam tego daru, mimo że tak mnie mniej więcej wychowywano. Więc to raczej polega na tym, że z jakąś częstotliwością odrywam się od spraw bieżących i zwracam się myślą, no tam, gdzie jest właśnie ta niewiadoma, która wierzę, że jest miłością i że mogę się do niej z czymś zwracać. Tak to wygląda. Natomiast no, nie mam umiejętności odmawiania różańca, który zresztą bardzo szanuję, bo tak na rozum rozumiem, ale no nie na mój temperament. Jakoś mi się to natomiast bezmyślnie, jak to robię. No i znam różańce świeckie, prawda, no, w świecie arabskim. Przesuwa się paciorki i nic, nie trzeba się do tego modlić, to podobno uspokaja. Ja akurat nie mam potrzeby takiego uspokojenia, więc tu jestem wyłączony. Ale z podziwem patrzę na tych, którzy to robią, więc nie mam cienia podejrzeń, że to jakieś głupstwo. Nie, tylko po prostu no, nie mój
nie mój repertuar. Drodzy Państwo, ja myślę, że myśmy już doszli do jakiejś granicy wyczerpania, także bardzo się cieszę, że się przyszli, bardzo mi miło, że się mnie zaprosili. Spotykałem Waszych poprzedników, to były zawsze jakieś roczniki minione i bardzo się cieszę, że to Solideo u Was potrafi przetrwać rotację tych roczników, bo przecież co roku przychodzą nowi, odchodzą starzy. A jednak ciągniecie to jakoś dalej. Zresztą na Uniwersytecie Warszawskim też to Opus Dei, widzę, że Opus Solideo jest żywe. Wziąłem się Opus Dei, ale to zupełnie z innego powodu. Mam za 2 tygodnie zajęcia na Uniwersytecie asocjowanym z Opus Dei w Barcelonie. Bardzo sympatyczny uniwersytet, ale miałem też zajęcia w Opus Dei w Nowym Jorku. I tam przed rozpoczęciem zajęć przyszedł pan ksiądz rektor i powiedział, proszę pana, tylko tak nie za dużo o Bogu, bo oni bardzo źle to znoszą. Myślałem sobie, mój Boże, jak już tam się boją, no to muszę jeździć do marksistów, bo tam nikt nie będzie ograniczał. To ja Państwu podziękuję po prostu. Dziękuję, że się przyszli, dziękuję, że się mieli ten czas.